Swych świętych poślij nam za gór, a dzisiaj nie jest za gór, miejscowy brat usługuje. Chociaż wierzę, że wtedy, kiedy są goście nasi, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, zawsze jest to fascynujące, kiedy stają na tym miejscu. Jestem ciekaw, co też. Nie wiem, czy wy też dzisiaj czekacie na to, o czym będzie kazanie. Ktoś może się domyśla, o czym chce mówić. Najprościej być można powiedzieć o Bogu, prawda? O nim będziemy mówić. Ale chcę dzisiaj poruszyć taki dość kontrowersyjny temat. Swoje kazanie zatytułowałem Niezawodny przepis, jak być, uwaga, nieszczęśliwym. Jak być nieszczęśliwym. Jeden z sławnych pisarzy, Ernest Hemingway, w swojej książce Stary człowiek i morze opisuje starego rybaka, który wciąż czeka na swoją szansę w życiu, kiedy będzie mógł złowić odpowiednią ilość ryb. I pewnego dnia wielka ryba połknęła przynętem. Wydawać by się mogło, że marzenia się spełniły, ale ciągnąc zdobycz przez całą noc ku brzegowi, ową zdobycz całkowicie pożarły rekiny i pozostał tylko szkielet. Pewnie czytaliśmy tą powieść, bo jest piękna, nie? Ale taka jest osnowa i treść tej księgi. Dlaczego to mówię o tym? Bo chcę powiedzieć, że w naszym życiu jest często bardzo, bardzo podobnie. Wydaje nam się, że złapaliśmy szczęście, ale ono ciągle ucieka. Hemingway, człowiek uchodzący za bogatego i spełnionego człowieka, również doświadczył przytłaczającego uczucia pustki i braku sensu życia. Zresztą nie on pierwszy, nie ostatnim. I pomimo sławy nie był szczęśliwym człowiekiem. Zaszczelił się, popełnił samobójstwo w 1961 roku. Bracia i siostry, co to znaczy być szczęśliwym? Jak definiujemy szczęście? Czym ono jest? Definicja słownikowa pod hasłem szczęście opisuje, że jest to los, zwłaszcza pomyślny los, że jest to fortuna, powodzenie, stan zadowolenia, radości. A więc szczęśliwy człowiek to ten, który doznaje szczęścia, jest pełen szczęścia, doświadczający pomyślności itd., itd., itd. Niestety słowniki nie definiują tego, jak zdobyć owe szczęście, jak stać się szczęśliwym, co sprawia, że człowiek osiąga szczęście. I gdybyśmy zapytali o to, jak zostać szczęśliwym człowiekiem, ludzi, którzy nas otaczają, pewnie uzyskalibyśmy bardzo różne odpowiedzi. Dla jednych szczęście to zyskanie fortuny, pieniędzy i dóbr materialnych. Dla drugich to osiągnięcie wysokiego statusu społecznego, dobrej pracy i satysfakcji z jej wykonywania. Dla innych to jest kochająca rodzina, mąż, żona, dzieci, wnuki. Dla jeszcze innych to dobre zdrowie, samopoczucie i spełnienie marzeń. Oczywiście każdy ma swoją receptę na to, jak osiągnąć owe szczęście. I wydaje się, że jako ludzie tracimy sporo energii, czasu i wkładamy wiele wysiłku w to, by osiągnąć to, co nazywamy szczęściem. Niestety, często doświadczamy uczuć dalekich od szczęścia i wprost przeciwnie, czujemy się nieszczęśliwymi. Być może na krótko coś potrafi rozweselić naszą duszę. Dla młodych zapoznana nowa dziewczyna, chłopak, albo niespodziewany zaszczyt pieniędzy, jakaś rzecz, którą sobie kupimy, nowy samochód, czy też wyjazd na wspaniałe wakacje. Ale okazuje się, że tego rodzaju szczęście szybko mija, odchodzi w zapomnienie, zostawiając nas znowu w sytuacji, że znów musimy szukać i oczekiwać na lepsze dni, korzystniejszą sytuację, która nas uszczęśliwi. Czy jest jakiś dobry przepis na trwałe szczęście? Czy jest jakiś dobry przepis na trwałe szczęście? My Polacy mamy dość przekorną duszę, jak wierzę. Często zdarza się, że chcemy coś robić zupełnie odwrotnego, niż powinno to być zrobione. Najlepiej to widać w polityce. Jedna strona mówi, tak to jest, druga z lubością i z przekorą dowodzi, że jest odwrotnie, że jest inaczej. Chcę dzisiaj skorzystać z tej metody
i mówić na temat, co zrobić, by nie być szczęśliwym. Czyli jak być nieszczęśliwym człowiekiem. Jak być nieszczęśliwym człowiekiem. Dziś właśnie chciałbym podać niezawodny przepis, jak to osiągnąć, jak być nieszczęśliwym. Kto chciałby, mógłby sobie zapisać tę receptę na to, jak być nieszczęśliwym. My czasem czytamy takie różnego rodzaju recepty, prawda, jak pozbyć się 20 kilogramów, prawda, jak być, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, co sprawia, prawda, że będziemy w życiu osiągnęli to czy inne. Czasem w punktach podają nam takie różne recepty. Ja dzisiaj też chcę podać 6 punktów, abyśmy przyjrzeli się temu, jak być człowiekiem nieszczęśliwym. Te rady nie są takie trudne, a osiągnięcie celu nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Możemy je zatem szybko przyswoić jako swoje własne i żyć jako nieszczęśliwi ludzie. Jakie to rady? Oto one. Pierwsza rada. Nie wiem, czy będzie wyświetlona. Jest pierwsza rada wyświetlona, tak? Ta pierwsza rada powiada tak. Myśl o sobie, opowiadaj o sobie, używaj zaimka ja tak często, jak to tylko możliwe. Kochaj siebie samego, bądź egoistą. Podoba wam się ta rada? Wspaniała rada, by być człowiekiem nieszczęśliwym. Wspaniała rada. W polskiej gramatyce dotyczącej odmiany zaimków osobowych słowo ja zawsze jest na pierwszym miejscu. Dopiero potem jest ty, a na końcu jest on, ona, ono. By być nieszczęśliwym, musimy bezwzględnie pilnować tego, by ja było zawsze pierwsze, było zawsze na pierwszym miejscu. Moje ja nigdy nie może być nieszanowane. Musi być zawsze liczyć się z tym, musi każdy liczyć się z tym, co ja robię, co ja mówię, jak ja postępuję. Moje ja musi być zawsze widoczne dla innych. W zasadzie gramatyka zaimków osobowych mogłaby się zakończyć na pierwszej osobie, to jest właśnie ja, a innych już nie ma. W Biblii mamy opis pewnego człowieka. Był gospodarzem, uprawiał rolę. Tak się też stało, że temu człowiekowi pewnego razu pole obfity owoc przyniosło. Pamiętacie tą historię, prawda? Czy był szczęśliwy z tego powodu? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Całe noce nie spał. Wciąż myślał, jak te wszystkie dobra teraz zagarnąć, gdzie je złożyć, skoro miał za małe stodoły. Właśnie te małe stodoły nie dawały mu spokoju duszy. Wreszcie wpadł na pomysł, to przecież takie proste. Już wiedział, co ma uczynić. Powiada tak, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij, wesel się. Czy zauważyliśmy, co ten człowiek mówi? Nic innego, jak niemal przez wszystkie przypadki odmienia słowo ja. Moje stodoły, moje zboże, moje dobra, moja dusza. I wydaje się mu, że jak wybuduje to nowe, większe stodoły i złoży tam wszystkie swoje dobra, wtedy będzie człowiekiem szczęśliwym. Powiada i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij, wesel się. Ten bogaty człowiek, jak ktoś pięknie powiedział, zamieszkał w pokoju pełnym luster. Kiedy patrzył na wschód czy na zachód, północ czy południe, widział tylko siebie. Ja. Moje. Ale cóż to? Bóg powiada, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, coś przygotował, czyje będzie? Nie tak dawno mówiliśmy na grupach domowych o postaci Nabala. Pamiętacie tą postać, prawda? Jakoś nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Pan Bóg nazywa głupcami tych, którzy nie znają innych zaimków oprócz pierwszego, ja. Nabal również tak mówi. Jak pamiętamy, Nabal powiada tak, mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy i oddać mężu, których nie wiem skąd są. Jak wiemy, Nabal nie cieszył się długo tym, co nazywał moje. 10 dni potem zmarł. A tak na marginesie,
chciałbym zauważyć, że Boża gramatyka jest ciut inna od naszej ludzkiej gramatyki. A brzmi ona tak. Pierwsza osoba, zajemek osobowy, to jest On. Nie ja, On. Bóg. Na pierwszym miejscu. Później jest ktoś, o kim mówimy ty, nasz bliźni. A na samym końcu jest dopiero ja. Niektórzy chrześcijanie głoszą, że nie wystarczy kochać Boga i bliźnich, musimy również kochać siebie samych. Naucz się kochać siebie, doceń siebie, jesteś tego wart, masz nową tożsamość w Chrystusie, jesteś tak cenny i ważki, wielki, że Chrystus za ciebie umarł i tak dalej, i tak dalej. Takie frazesy religijne człowiek czasem wygłasza. Ale to jest oczywisty błąd, bracia i siostry. Oczywisty błąd. Przynajmniej z trzech powodów. Pozwólcie, że je wymienię. Po pierwsze, Jezus wskazywał na najważniejsze i pierwsze przykazanie. Czy ono brzmiało, kochaj siebie samego? Nie. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. To jest to odnoszące się do Boga. On musi być na pierwszym miejscu. On. A drugie temu podobne. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jakoś dziwnie Bóg nic nie wspomniał o trzecim przykazaniu, byśmy miłowali siebie samych. Po drugie, miłość do siebie to jeden ze znaków czasów ostatecznych. Zauważyliście to, bracia i siostry? W liście do Tymoteusza, w drugim liście, trzeci rozdział, werset drugi, Paweł pisze, że ludzie będą samolubni, znaczy kochający siebie samego, samolubni. I po trzecie, znaczenie miłości agape jest poświęcenie siebie w służbie dla innych. Poświęcenie siebie w służbie innym jest oczywistym zadaniem każdego człowieka wierzącego. Żyjemy, jak mówi Biblia, nie dla siebie, ale dla naszego Pana. To jest ta pierwsza zasada, pierwsza myśl, którą chciałbym dzisiaj zostawić. Tak? Tak jak mówiliśmy o tym, ona powiada, myśl o sobie, opowiadaj o sobie, używaj zaimka ja, tak często, jak to jest możliwe, kochaj siebie samego, bądź egoistą. Druga rada. Sprawdzaj stale, co inni mówią o tobie. Słuchaj chciwie, co ludzie myślą o tobie, bądź podejrzliwym. Czyli żyj w ciągłym napięciu, jak w oczach innych wygląda twoja osoba. Jeśli masz Facebooka, to sprawdzaj co chwilę, kto cię zalajkował, a jeśli tego nie zrobił, to dręcz się myślą, dlaczego tego nie zrobił. Tak? Sprawdzaj przy okazji, kto obserwuje twoją stronę i snuj różne domysły, dlaczego to robi. Również na co dzień, w życiu, w pracy, w szkole, a nawet i w kościele, słuchaj uważnie tego, co ludzie mówią na twój temat. Bądź chciwy wszelkich pochwał, ale z podejrzliwością potraktuj kogoś, kto na twój widok się uśmiecha. Pewnie albo coś chce od ciebie, albo co gorsze, może patrzy na ciebie z ironią, a może nawet i szydzi z ciebie. Boimy się tego, co ludzie powiedzą o nas. Będą na mnie patrzeć, mogę zrobić z siebie pośmiechowisko. Niech twoim życiem, w życiu bardziej zależy ci na opinii ludzkiej niż Bożej. Niech ta opinia będzie ważniejsza od tego, co myśli na twój temat Bóg. To naprawdę dobry sposób na to, jak być człowiekiem nieszczęśliwym. Popatrzcie, apostołowie Piotr i Jan to byli prości, niewykształceni ludzie, dlatego też robili dokładnie odwrotnie i to mogliby się zobaczyć i zapytać, a jak na tym wyszli? Postawiono ich przed Radę Najwyższą. Ci zacni mężowie z owej rady zabronili im więcej przemawiać i nauczać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Powinni liczyć się z opinią tak szanownych obywateli, wybrańców narodu izraelskiego. Ale apostołowie z kolei oświadczyli, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Chyba się pomylili, prawda? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. No i jak się to na tym miłym spotkaniu i na tej miłej pogawędce skończyło? W Dziejach Apostolskich czytamy takie słowa. Przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać i zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich,
a oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Oni byli szczęśliwymi. Oni się radowali. No ale przecież my mamy mówić, jak być nieszczęśliwym, prawda? Dlatego też trzecia rada. Posłuchajcie tej rady. Oczekuj tego, że będziesz docenionym. Upieraj się przy tym, by inni cię doceniali i szanowali. Żądaj zgody na twoje poglądy we wszystkim. Musimy stale pamiętać, że ludzie wokół nas najbardziej lubią kłótliwe osoby. Prawda to? Bądź taką osobą. Spieraj się we wszystkich, nawet w najmniejszej sprawie. Przecież ty masz rację i twoje musi być na wierzchu. Jeśli będziesz nieprzejednany, to pewnie, że wszyscy odsuną się od ciebie, ale ty pozostaniesz niepokonany sam na placu boju. Wtedy będziesz miał gorzką satysfakcję, że zwyciężyłeś, ale inni przecież muszą się z tobą liczyć. Oczekuj, że cię docenią, że każdy będzie musiał myśleć tak, jak ty myślisz. Żądaj wręcz, by wszyscy zgadzali się z twoimi poglądami. Bądź dumny ze swojej postawy, bo przecież nie jesteś pospolity i nie taki jak wszyscy inni. Należy ci się szacunek i to inni powinni się tobie kłaniać, bo jesteś wyjątkowym. Bierz przykład z Hamana, piękna postać. To wielki człowiek, który zażądał, by wszyscy mu się kłaniali. Wysoko zaszedł swojej hierarchii społecznej. Był już drugi zaraz po królu. Ten człowiek wiedział, jak rozprawić się z przeciwnikami, a jaki okazał się sprytny. Z powodu jednego niepokornego Żyda, Mardochaja, uknął spisek, by wytracić cały naród żydowski. I prawie mu się to udało. Chodził w glorii chwały, jak paw. Ale cóż z tego? Nagle król wzywa go do siebie i zadaje mu jedno pytanie. Posłuchajcie. A gdy Haman wszedł, rzekł do niego król, co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Haman pomyślał wtedy, kogóż innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie. Rzekł więc Haman do króla, dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść szatę królewską, którą ubiera się król i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich. Przyodziać tę szatę męża, którego król chce odznaczyć i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim. Tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Wtedy król rzekł do Hamana, weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, i uczyń tak z Żydem Mardochajem, który przesiaduje w bramie królewskiej. Niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Dla Hamana był to czas wielkiego upadku. Kończy się jego śmiercią na szubienicy, którą sam przygotował, no ale przecież mówimy o tym, jaki jest niezawodny sposób na to, by być nieszczęśliwym. A więc chcę powiedzieć, bądź jak Haman. Bądź jak Haman. Czwarta rada. Nie ufaj nikomu, tylko sobie. Bądź zazdrosny i zawistny. Nigdy nie wybaczaj żadnej krytyki. Zawiść i zazdrość to bardzo ważne emocje, które hodowane w sercu mogą skutecznie uczynić cię wiecznie nieszczęśliwym człowiekiem. Nie walcz z tymi uczuciami. Temu, komu się ciut lepiej powodzi od ciebie, życz jak najgorzej. Dlaczego ma mieć więcej od ciebie? To jest niesprawiedliwe. Doszukuj się przyczyny, skąd twój przeciwnik ma to, co ma. Z pewnością doszedł do swego bogactwa nieuczciwą drogą. Nie ufaj nikomu. Sprawdzaj wszystko, bo przecież ufać możesz tylko sobie samemu. Masz prawo zawsze krytykować innych, ale nie pozwól, by inni mogli ci coś zarzucić. Nie przyjmuj żadnej krytyki, żadnego napomnienia, żadnej rady. W punkcie trzecim mówiliśmy, ty masz zawsze rację. A gdyby ci się zdarzyło, że ktoś cię skrytykuje, nie pokazuj tego na zewnątrz. Ukryj to głęboko w swoim sercu i pamiętaj. I pamiętaj. I pamiętaj przez całe twoje życie. Nie wybaczaj nigdy żadnej krytyki, bo przecież ona była niesłuszna.
Ty byłeś bez winy, to inni zrobili ci krzywdę. Twoje myślenie w każdej sprawie jest jak najwłaściwsze. Dlaczego inni mieliby mieć rację? Racja jest tylko jedna, a ona jest zawsze po mojej stronie. Pamiętacie, bracia i siostry, postać również omawiano na grupach domowych Achitofela? To ten jeden z najmądrzejszych doradców, najpierw króla Dawida, a potem przeszedł na stronę zbuntowanego syna Dawida, Absaloma. Biblia powiada, że jego rady były jak wyrocznia Pana. Posłuchajcie, a każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak u Absaloma. Achitofel stał się na tyle pysznym, iż w jego mniemaniu każdy powinien nie tylko liczyć się z jego radami, ale przede wszystkim przyjmować je, wykonywać wszystko zgodnie z jego radami. Czuł się ekspertem numer jeden w każdej dziedzinie życia. On zawsze wszystko wiedział najlepiej. I nawet gdyby tak było, że jego rady były słuszne, to czy zignorowanie tychże rad miałoby doprowadzić go do samobójstwa? A czytamy przecież, gdy Achitofel widział, iż jego rada nie została wykonana, osiodłał swego osła, ruszył do swego domu w mieście rodzinnym, potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Absalom nie postąpił według rady Achitofela, a ten nie mógł znieść pogardzenia jego radą i poszedł i powiesił się. Być człowiekiem nieszczęśliwym to umrzeć dla pięknego, radosnego życia nawet z tak prostej przyczyny, że inni nie zgadzają się z tobą. Że inni się ze mną nie zgadzają. Piąta rada. Obrażaj się, jeśli ludzie nie będą wdzięczni za to, co dla nich zrobiłeś. Nigdy nie zapominaj, w jaki sposób ludziom pomogłeś. Ludzie powiadają, że pamięć jest ułomna, ale ty nigdy nie zapominaj, co dobrego zrobiłeś dla innych. Nie ma znaczenia, czy to był jakiś mały prezent, czy drobna przysługa, czy nawet dobre słowo. Pamiętaj takie chwile, wspominaj je jak najczęściej, przy okazji chwal się przed innymi, jak to kiedyś komuś pomogłeś. To zawsze czyni cię wielkim i wspaniałomyślnym w oczach tych, którzy cię słuchają. Możesz nawet i Bogu wspomnieć, co dla Niego zrobiłeś. Za czasów Jezusa jeden człowiek świątyni, stojąc na eksponowanym miejscu, wyliczał przed Bogiem, co dla Niego uczynił. Kiedy się modlił, przypomniał Bogu o tym, jakim wspaniałym jest człowiekiem. Wiecie, jak się modlił? Modlił się tak. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Niemożliwe. Pościł 2 razy w tygodniu. W zeszłym tym tygodniu jeden dzień pościliśmy. Kto wiedział o tym? Tak. I było pewnie niełatwo, a ten 2 razy pościł w tygodniu. Daję 10 z całego mego dorobku. To ważne, abyś zawsze był świadomy, że w porównaniu z innymi ludźmi ty jesteś znacząco lepszy. Zasługujesz na ciągłe pochwały. A jeśli cię nie chwalą, nie doceniają, a może nawet nie zauważają tego, co robisz, obrażaj się. Obraź się na cały świat, a przy okazji rozpowiadaj wokoło, jakim niewdzięcznikami są ci, którzy nie doceniają twoich szczerych chęci i twojego zaangażowania. Podoba wam się ta rada? To jest rada, jak być człowiekiem nieszczęśliwym. I wreszcie ostatnia rada, 6. Szukaj dobrego czasu dla siebie. Jeśli możesz, to zredukuj ilość swoich obowiązków. Rób dla innych tak mało, jak to jest możliwe. W zasadzie miej czas tylko dla siebie. Dlaczego miałbyś swój drogocenny czas poświęcać dla innych? Oni nie są tego warci. Już dostatecznie wiele zrobiłeś dobrego dla twoich bliskich, dla kościoła, dla braci i sióstr. Niech teraz inni też coś dadzą z siebie. Ty zrób sobie urlop, najlepiej już do końca swojego życia. Szukaj jedynie przyjemności dla siebie, no i ewentualnie dla swojej rodziny. W kościele zrezygnuj z każdej służby. Będziesz szczęśliwszy i wolniejszy w tym, by nie być zobowiązanym do regularnej służby, poświęcenia czasu, wysiłku. Rób dla innych tak mało, jak to jest możliwe. Nie przejmuj się ogłoszeniami zboże, że coś tam trzeba zrobić.
komuś usłużyć. Ty miej czas dla siebie. A kiedy cię nawet poproszą osobiście o jaką przysługę, zrób taką minę, żeby nigdy już nie chcieli cię prosić o cokolwiek. Stanowczo i zdecydowanie odmów. Masz przecież swoje życie i ono jest tylko jedno, wykorzystaj więc je do maksimum dla siebie. A co z twoim talentem, darem otrzymanym od Boga? Nie przejmuj się. Zakop go głęboko w ziemię. Niech pozostanie w ukryciu. Kiedy przyjdzie Pan i będzie żądał jakiegoś rozliczenia, po prostu zwrócisz mu go to, co jest jego. Biblia powiada, wreszcie przystąpił ten, który wziął jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co jest Twoje. Czy może Bóg jeszcze czegoś więcej żądać niż tego, co jest Jego? Bracia i siostry, tak więc podaliśmy 6 wspaniałych rad, jak stać się człowiekiem nieszczęśliwym. Przyjrzyjmy się raz jeszcze, by je dobrze zapamiętać. Oto niezawodny przepis na to, jak stać się człowiekiem nieszczęśliwym. Myśl o sobie, opowiadaj o sobie, używaj zaimka ja tak często, jak to jest możliwe. Kochaj siebie samego, bądź egoistą. Sprawdzaj stale, co inni mówią o tobie. Słuchaj chciwie, co ludzie myślą o tobie, bądź podejrzliwy. Oczekuj tego, że będziesz doceniony. Upieraj się przy tym, by inni cię docenili i szanowali. Żądaj zgody na twoje poglądy we wszystkim. Nie ufaj nikomu, tylko sobie. Bądź zazdrosny i zawistny. Nigdy nie wybaczaj żadnej krytyki. Obrażaj się, jeśli ludzie nie będą wdzięczni za to, co dla nich zrobiłeś. Nigdy nie zapomnij, w jaki sposób ludziom pomogłeś. Szukaj dobrego czasu dla siebie. Jeśli możesz, to zredukuj ilość swoich obowiązków. Rób dla innych tak mało, jak to jest możliwe. Wypadałoby zakończyć to kazanie, prawda? Ale czuję jakiś niedosyt. Czy faktycznie zależy nam na tym, aby prowadzić życie człowieka nieszczęśliwego? Nie, nie chcemy być nieszczęśliwi. Raczej szukamy szczęścia wszelkimi siłami i sposobami i próbujemy je zdobyć za wszelką cenę. Co więc mamy robić? Przypominam sobie dość komiczną scenę z pewnego nabożeństwa w Warszawie. Świętej pamięci brat Stanisław Krakiewicz, jeden z założycieli i pierwszy prezes Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, przemawiał kiedyś, omawiając jakiś werset biblijny. Nawet nie pamiętam, co to był za werset, ale czytając ten werset, pominął w tym wersecie słowo nie. I przez całe kazanie mówił tak, jakby ten werset mówił na tak. Już skończył prawie swoje kazanie, gdy zorientował się, że popełnił błąd. Dlatego próbując wyprostować to, co wcześniej powiedział, zakończył kazanie mniej więcej w ten sposób. Bracia i siostry, wszystko, co powiedziałem, jest tak, tylko na odwrót. A więc jeśli chcesz być człowiekiem szczęśliwym, to pamiętaj to, co dzisiaj mówiliśmy, tylko na odwrót. Tylko na odwrót. A przy okazji powiem, że być człowiekiem szczęśliwym, to znaczy być blisko Boga. Już król Dawid podkreślił tę prawdę, powiadając werset, który znamy na pamięć, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją. Ojciec Kościoła Święty Augustyn powiedział, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Dopóki ludzie nie znajdą swego miejsca w życiu i nie doświadczą, jak wiele Bóg może dokonać przez nich, nigdy nie będą szczęśliwymi. Szukaj przeto Pana, bo On jest źródłem wszelkiego szczęścia dla mnie i dla Ciebie. Amen.